raz pierwszy, panie trenerze, w Tomaszowie Mazowieckim. Witamy serdecznie. No, co może pan powiedzieć tutaj po pierwszych dniach tutaj pobytu w Tomaszowie? Jakie warunki będzie miał pan tutaj do pracy z Lechią Tomaszów? Witam serdecznie. Pasowałoby powiedzieć dobry wieczór. Powiem na wstępie, pierwsze zajęcia na pewno nie dadzą jeszcze takiej odpowiedzi każdemu kibicowi, co byśmy chcieli, ale wiadomo, że cel nadrzędny to jest jak najszybsze utrzymanie Lechii w gronie trzecioligowców i taki cel został przede mną postawiony. A w perspektywie dalszej chciałbym budować mocną, silną Lechię, która wróci do grania o wyższe cele, tak jak to miało miejsce kilka sezonów wcześniej. Rozumiem. Jak będzie wyglądał ten najbliższy plan pracy na te najbliższe tygodnie, które nakreślił pan tutaj zawodnikom w szatni przed pierwszymi zajęciami treningowymi? Okres ten przygotowawczy, oczywiście mówimy o sytuacji, że sytuacja z pandemią, z koronawirusem nic tu nie powywraca. Jest dość krótki, bo pierwszy mecz mistrzowski jest już 7 marca, tak więc tak naprawdę to jest 9 tygodni pracy, dlatego chcemy zacząć od samego początku, stąd zajęcia już rozpoczęte w dniu dzisiejszym. Nad czym się będziemy skupiać? No na pewno musimy sobie gdzieś tam zbudować fajną wytrzymałość, żeby w tych 4 meczach na rundę wiosenną plus prawdopodobnie, bo matematyka już chyba nie pozwoli nam nawet przy wygraniu 4 meczów wskoczyć do tej górnej 8, spotkać się w 13 spotkaniach z drużynami, które o ten status trzecioligowca będzie walczyć. Tak więc plan jest już przygotowany, zaczynamy trenować w tym tygodniu, pierwszy tydzień wprowadzający, drugi już troszeczkę intensywniejszy, trzeci jeszcze bardziej. I tak będziemy się wspinać powoli do takiej sytuacji, gdzie będziemy mieć obóz dochodzeniowy. Obóz dochodzeniowy jest planowany od 6 lutego do 13. To będzie takie apogeum naszej ciężkiej pracy, a po tym obozie już powoli gdzieś tam będziemy schodzić z obciążeń i będziemy przygotowywać się do tego pierwszego meczu mistrzowskiego. Czy miał pan wcześniej okazję oglądać zawodników Lechii w akcji w meczach ligowych bądź w meczach sparingowych w okresie roztrenowania po tej rundzie jesiennej? Tak, przyznam szczerze, że po rozstaniu się z poprzednim pracodawcą, a notabene prawdopodobnie to będzie nasz rywal, choć nie życzę nikomu źle w walce o ligowy byt. Tak, miałem okazję oglądać w kilku meczach drużynę Lechii. Mam swoje gdzieś tam spostrzeżenia. Widziałem, co gdzieś tam szwankuje, co można poprawić, ale też widziałem pozytywy w tym, co poprzednik tutaj miał. I tak jak mówię, jeżeli coś funkcjonuje dobrze, to wcale nie mam zamiaru tego zmieniać, tylko chciałbym poprawić pewne aspekty, żeby po prostu drużyna była wyżej w tabeli. A jeżeli chodzi o wzmocnienia, to na jakie pozycje tutaj będzie chciał pan pozyskać zawodników i ile to będzie docelowo nowych piłkarzy w naszym klubie? Co do wzmocnień, podejrzewam, że ktoś do nas przyjdzie. Najważniejsze pytanie jest takie, kto z tej ekipy obecnej będzie chciał odejść, bo spotkaliśmy się dopiero dzisiaj pierwszy raz, zawodnicy poznają mnie, staramy się dać sobie czas na rozmowę indywidualną.
jak chcemy pracować, jakie są zasady, jakie są cele. Jeżeli wszyscy zawodnicy zostaną, to te korekty, uzupełnienia, wzmocnienia będą mniejsze, a jeżeli okaże się, że kilku zawodników chce odejść, chce zmienić otoczenie, klub, to będziemy musieli po prostu na ich miejsce poszukać nowych zawodników. Kiedy będzie chciał pan w takim razie zamknąć kadrę, żeby już mieć tak przed tymi ostatnimi meczami sparingowymi zamkniętą kadrę i już szlifować formę pierwszej drużyny na te mecze ligowe? Wstępny plan jest na czas, w którym właśnie będziemy mieli obóz dochodzeniowy, czyli do 6 lutego chciałbym, żeby ta kadra praktycznie na 99% była zamknięta. Kto już na tym obozie się pojawi, to prawdopodobnie będzie w tej kadrze. Tak więc dajemy sobie tutaj czas z prezesem, żebyśmy mogli się jeszcze gdzieś przyjrzeć. Tym bardziej, że okienko transferowe w Polsce tak naprawdę otwiera się dopiero od 1 lutego, tak więc idealnie czas na to, żeby wiedzieć, kto ewentualnie odchodzi, kto zostaje. Czego w takim razie życzyć panu i zawodnikom na ten okres przygotowawczy i na tą rundę wiosenną, która będzie, no nie oszukujmy się, bardzo ciężka dla naszego klubu? Przede wszystkim kibiców. Kibiców na trybunach, bo piłka nożna jest grą dla kibiców. Ja sobie nie wyobrażam, sam byłem zawodnikiem, żeby grać przy pustych trybunach. Tak więc to dla mnie i podejrzewam, że dla całej drużyny, dla wszystkich jest priorytetem. No mam nadzieję, że ta sytuacja powoli zacznie się prostować i ja po cichu liczę, że na rundę wiosenną będziemy grać już z pełnymi trybunami.